Przechodzimy, drodzy Państwo, do kolejnego punktu. To jest punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy zadania powierzonego na 2014 rok z zakresu remontu placówek oświatowych. Tutaj, drodzy Państwo, chodzi o dostosowanie nazwy od strony formalno-prawnej do paragrafu zadania, czyli to jest właśnie taka, bym powiedział, zmiana bardziej techniczna. Chodzi o to, że zmieniamy tutaj montaż aqua stop w szatni na likwidację zawilgocenia szatni szkolnej i ten temat jest przedmiotem tej uchwały, która dotyczy zadania powierzonego, ale również kolejnej uchwały, która dotyczy zadania priorytetowego, bo to zadanie jest finansowane z dwóch źródeł, a więc z zadań powierzonych i z zadań priorytetowych. I chciałem zapytać o opinię pana przewodniczącego Komisji Edukacji, jak komisja... Jest moment technat, tu mam pytanie, czy to nie będzie jako inwestycyjne zmieniane w później po polskim roku? To jest dostosowane właśnie, żeby to był paragraf jako remont. No bo ja mówię, w tym roku. Cel jest taki, żeby to było jako remont. Taka jest intencja tej uchwały i taka jest intencja zmiany, żeby właśnie ten paragraf 4270 został, znaczy był objęty tutaj tym zapisem. Ja mam tylko pytanie, czy wiadomo, środki remontowe zmieniane są na inwestycyjne? Nie zamierzamy na chwilę obecną zmieniać. Słuszne pytanie, panie przewodniczący. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciał zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, w związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 20. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.